Witam Was, kochani, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy środę w oktawie Wielkanocy. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy słowem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posługujemy się czytaniami z dnia. W opisie znajdziecie tekst dzisiejszych czytań. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni, na modlitwie o godzinie 9 wnoszono właśnie pewnego człowieka chromego od urodzenia. Umieszczano go codziennie przy bramie świątyni zwanej Piękną, aby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr, przypatrzywszy się mu wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa, Nazarejczyka, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach, zerwał się i stanął na nogach i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wysławiając Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siedział przy bramie pięknej świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało. Z Psalmu 105. Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście Jego dzieła wśród narodów, śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, rozgłaszajcie wszystkie Jego cuda. Szczyćcie się Jego świętym imieniem, niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział mu: Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: Cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich: O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Tak przybliżyli się do wsi, której zdążali, a on okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał?
W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 11, a z nimi innych, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Zapraszam do wspólnego uwielbienia. Panie, który uzdrawiasz przez posługę Piotra i Jana wchodzących do świątyni, uwielbiamy Cię, Jezu. Zapraszam do wspólnego powtarzania tego wezwania. Uwielbiamy Cię, Jezu. W słowie Piotra: Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to Ci daję w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. Uwielbiamy Cię, Jezu. W Twoim świętym imieniu, które głosi Bóg zbawia, Jeszua, uwielbiamy Cię, Jezu. W świadectwie człowieka uzdrowionego, który chodzi, skacze i wielbi Ciebie, Panie, uwielbiamy Cię, Jezu. W zaproszeniu do wysławiania Pana w psalmie: Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, uwielbiamy Cię, Jezu. W tym, że Ty pamiętasz o swoim przymierzu, które zawarłeś z Abrahamem, o przysiędze danej Izaakowi, uwielbiamy Cię, Jezu. W postawie uczniów, którzy nie wszystko rozumieli, uczniów zdążających do Emaus, ich niedowierzaniu, może w ich rozterce, rozczarowaniu, uwielbiamy Cię, Jezu. W dialogu, który prowadziłeś, Panie, z tymi uczniami i wyjaśnianiu pisma i proroków, uwielbiamy Cię, Jezu. W tym, że gdy zająłeś z nimi miejsce w Emaus u stołu, wziąłeś chleb, odmówiłeś błogosławieństwo, połamałeś ten chleb, dawałeś im i przez to Cię poznali. Uwielbiamy Cię, Jezu. W świadectwie apostołów, uczniów i w słowie: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Uwielbiamy Cię, Jezu. W tym, że całe nasze życie jest jedną wielką drogą do Emaus, po to, by się z Tobą, Jezu, spotkać, byś Ty nam wyjaśniał pisma, byś Ty łamał dla nas chleb. Uwielbiamy Cię, Jezu. W naszych wszystkich uzdrowieniach, w cudach, które Ty, Panie, dokonałeś, zwłaszcza w Eucharystii, uwielbiamy Cię, Jezu. Zapraszam Was dzisiaj do takiej zadumy, refleksji, medytacji albo nad tą postacią Piotra, tymi postaciami Piotra i Jana wchodzącymi do świątyni, uzdrawiających tego chromego w imię Jezusa Chrystusa. Albo zatrzymajmy się nad tą sceną z Emaus, kiedy Jezus łamie chleb i wyjaśnia w drodze pisma uczniom. Zapraszam, abyśmy się uchwycili tych obrazów i przez chwilę myśleli, co Bóg do mnie mówi. Zapraszam do chwili refleksji. Thank you.
Wydaje się na pozór, że ta dzisiejsza Ewangelia z pierwszym czytaniem nie ma nic wspólnego, natomiast jest takie jedno słowo, które jest takim oddaniem sensu tych dzisiejszych dwóch czytań, to imię Jezus. W pierwszym czytaniu słyszymy, jak Piotr mówi: w imię Jezusa Chrystusa ten chory, w imię Jezusa Chrystusa chodź, w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. A w drugim czytaniu, czyli w Ewangelii, Jezus mówi tym uczniom o sobie, o tych proroctwach, które w Starym Testamencie wybrzmiewają o Jezusie, o tym, że Bóg zbawia, o tym, że przychodzi, a przecież imię Jezus znaczy Bóg zbawia. I dzisiaj chciałbym was poprowadzić przez chwilę w takiej modlitwie w imię Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy przechodziliście taką modlitwę w swoim życiu. Może wielu z was przechodziło taką modlitwę na zasadzie: przebaczam, w imię Jezusa Chrystusa przebaczam matce, ojcu, żonie, mężowi, rodzinie czy komukolwiek. A może ktoś po prostu modlił się też nad wami o uwolnienie w imię Jezusa Chrystusa albo o uzdrowienie, tak jak dzisiaj Piotr apostoł. Wspomnij na te rzeczy, które potrzebują u ciebie może uwolnienia, uzdrowienia. Jesteśmy w oktawie Wielkanocy. Niech moc imienia Jezus, Jezusa zmartwychwstałego, żyjącego pośród nas, objawi się w naszym życiu. I zapraszam do modlitwy, do powtarzania za mną słów takiej modlitwy, jeśli chcesz. Panie Jezu, sprzeciwiam się wszelkim demonom, wszelkim złym mocom i ogłaszam moc Twojego imienia nad moim życiem. W imię Jezusa Chrystusa niech powstanie we mnie to wszystko, co skostniałe, to wszystko, co potrzebuje uzdrowienia i uwolnienia. Niech wszelkie złe moce na imię Jezus zegną swoje kolano i niech przychodzi moc uzdrowienia przez potężne imię Jezus. I powtórz kilka razy imię Jezus albo Jeszua. Jezus, Jeszua. Przyjdź, Duchu Święty, i dopełnij w nas tego dzieła, które rozpocząłeś w czasie tej modlitwy. Na święte imię Jezus. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Panie Jezu. Niech potęga mocy imienia Jezus objawia się w naszym życiu. Amen. Jeżeli w trakcie tej modlitwy doświadczyłeś czegoś na zasadzie poruszenia serca albo ciepła, nie chodzi mi o takie doświadczenie tylko emocjonalne czy na zasadzie takiego wzruszenia, ale rzeczywiście czujesz, że doświadczasz takiej mocy imienia Jezus sobie, to zapraszam, abyś to ujął w komentarzu. Zapraszam też, żeby uwielbić w komentarzu imieniem Jezus. Wystarczy, że wpiszesz po prostu Jezus i oddasz w ten sposób chwałę. Przyznasz się do imienia Jezus. Zapraszam Cię do tego. No i zostawiam Was dzisiaj z imieniem Jezus. Po prostu. Z imieniem Jezus, na które to imię chromy wstał i które też było, jest i będzie na ustach wielu, wielu uczniów Jezusa. Słodkie imię Jezus, święte imię Jezus. Jezu, uwielbiamy Twoje imię. Dzięki Wam za dzisiejsze spotkanie ze Słowem. Jesteśmy w oktawie Wielkanocy, więc radujmy się, weselmy się i wprowadzajmy tą Bożą potęgę, Bożą atmosferę tam, gdzie jesteśmy. Dzielmy się też refleksjami z dzisiejszych, z codziennych czytań po prostu. Do zobaczenia z Panem Bogiem.